Byłem studentem drugiego roku i większość swojego wolnego czasu spędzałem na czacie w Dark Webie. Codziennie, przez około 5 miesięcy. Przed szkołą, po szkole, po treningu, przed snem. Zawsze tam byłem. Często rozmawiałem z jednym nieznajomym, który wysyłał mi śmieszne filmy. Po jakimś czasie wszystko się zmieniło. Pewnego dnia wysłał mi link, który przekierował mnie do transmisji na żywo. Była na nim kobieta przykuta łańcuchami do łóżka. Wyłączyłem go i chciałem wejść w coś innego, ale nagle straciłem panowanie nad myszką, która samodzielnie kliknęła z powrotem w link do transmisji. Kobieta wciąż tam była. Nagle przed kamerą pojawił się facet z workiem na głowie. W worku miał wyciętą dziurę tylko na jedno oko. Pokazał stół, na którym leżała piła, pistolet, nożyczki i brzytwa. Mężczyzna w worku kazał wybrać widzom jeden z przedmiotów. Wszyscy wybierali nożyczki i brzytwę. Facet w worku ogolił jej głowę, po czym kazał wybrać następny przedmiot. Tym razem widzowie jednogłośnie wybrali pistolet. Podniósł broń i wycelował jej w głowę. W tym momencie odzyskałem kontrolę nad myszką i szybko wyłączyłem transmisję. Zastanawiałem się, co ja właśnie obejrzałem. Po chwili znów myszka kliknęła w link do transmisji. Przed kamerą stał wciąż ten sam facet w worku, a za nim widać było kocioł. Próbowałem odzyskać kontrolę nad myszką, ale nie mogłem. Na wózku siedziała już inna kobieta. Na ekranie pojawiły się obrazki kotła, kija baseballowego i miotacza ognia. Nieznajomy kazał widzom wybrać przedmiot. Zdania były podzielone między kotłem a miotaczem ognia. Facet powiedział, że użyje więc obu. Kopnął wózek z kobietą przed kamerę, po czym wycelował miotaczem w kocioł. Woda w kotle wrzała. Kobieta zaczęła krzyczeć jeszcze głośniej. Nagle przyszedł drugi mężczyzna. Rozwiązali ją i wrzucili do wrzącego kotła. Nagle ekran zrobił się czarny. Było słychać tylko głośny krzyk kobiety. Po 2 minutach krzyk ustał, a obraz powrócił. 2 mężczyzn stało obok kotła z martwą kobietą, której ręka wystawała na zewnątrz. To był okropny widok. Następnie transmisja się zakończyła, a ja odzyskałem kontrolę nad myszką i zamknąłem okno. Przez dłuższy czas siedziałem samotnie w ciszy. Nie była to moja ostatnia wizyta w Dark Webie. Jak mam być szczery, ostatnia transmisja bardzo mi się podobała. Było tam dużo osób takich jak ja. Więcej niż wam się wydaje.